Super, nie mogę się doczekać 5 października. Naprawdę rewelacyjny serial. I tak naprawdę mało. Myślałem, że to był jeden odcinek, czekałem na więcej. Jak się podobało? Bardzo. Jak najbardziej bardzo się podobało. My jako osoby urodzone w 97 roku, to mamy takie jeszcze... Z ciekawością na pewno patrzymy, bo dziś o całych wydarzeniach dowiadywaliśmy się od rodziców, od gdzieś tam starszych znajomych. Bardzo się podobało. Jako tutaj mieszkając też Wrocławia, zawsze pierwsza rzecz, co się wychwytuje, te znajome uliczki, się sprawdza, czy ta wierność była zachowana. Ja miałam przyjemność uczestniczyć w produkcji serialu jako statystka. Też jestem mieszkanką Wrocławia, więc dla mnie to były dosyć duże emocje. Zobaczymy, co będzie dalej, ale pierwsze wrażenie jest bardzo pozytywne. Czuć, że to jest jednak mimo wszystko w jakimś stopniu serial katastroficzny i pomimo tej dramaturgii wobec głównej bohaterki i pozostałych bohaterów, to jednak będzie ten element katastrofy. Dla mnie to tak, myślałam właśnie, że będzie bardziej o powodzi, a w sumie dla mnie to było takie też pokazanie się polityki i różnych charakterów, zachowań ludzkich, nawet bardziej niż się spodziewałam. Bardzo dobra gra aktorów, bardzo fajna inscenizacja, realizm, poczucie humoru, różne wątki, także naprawdę fajne. Fajna gra przede wszystkim głównej bohaterki. Właśnie spodobało mi się to, że są bardzo fajne postaci. Widać, że bardzo dobrze zarysowane wątki i czekam na to, co wydarzy się dalej. Czy jest apetyt na kolejne odcinki? Będziecie oglądać? Jak najbardziej. My generalnie, nawet jeżeli byśmy tutaj się nie pojawili, to na pewno ten serial byśmy obejrzeli, także czekaliśmy na niego bardzo. Od środy startując, może też kończąc, zobaczymy, jak czas pozwoli.